łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Święto Przemienienia Pańskiego w pustej kaplicy, święto patronalne, ale zarazem dwudziestolecie budowy tej kaplicy. To szczególne święto, które chcemy przeżywać w skupieniu, ale z radością. Chrystus Pan przemienił się na górze Tabor wobec apostołów, ale przemienia się także na ołtarzu. Chleb staje się Jego ciałem. Chcemy karmić się ciałem Pańskim w dniu dzisiejszym, pamiętając, że to odpust to także czas łaski. Msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie. Za zmarłą Apolonię Szeląg, od wnuka Rafała z Edytą i rodziną oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla Jerzego. Aby nasz udział w tej najświętszej ofierze był godny, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze słabości i grzechy. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgę. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże. Będę Cię sławił, Boże mój i Królu, i na wieki błogosławił imieniu Twemu. Każdego dnia będę Tobie błogosławił i na wieki wychwalał Twoje imię. Na wieki będę Cię sławił, Boże mój i Królu. Panie złagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i względem wszystkich miłosierny. Niezawymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, gdy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę. A dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto słowo Boże. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana. Zaprowadził ich na górę wysoką. Ta wysoka góra to Tabor, licząca 562 metry nad poziomem morza. Ciekawe, że tylko nieco wyższa od Liwocza, na który rozciąga się z Bukowej
piękna panorama. Tyle, że Góra Tabor jest znacznie bardziej dominująca w krajobrazie. Z łatwością można odszukać w internecie widoki, które ją przedstawiają. Chyba wspinał się na tą górę pochodzący z Bukowej ksiądz generał Piotr Niezgoda, bo w swoim zbiorze kazań opublikowanym w 1929 roku zatytułowanym Rok Boży znajdujemy plastyczny opis. Góra Tabor przewyższa wszystkie inne wzgórza galilejskie. Piękny z niej widok, zwłaszcza na wiosnę, w dolinach pokrytych łanami zbóż, kwiatami, łąkami szumią strumienie, niosąc wody swe w dani Jordanowi, który srebrną wstęgą opasuje ziemię żydowską od północy ku południu. Liczne miasta, miasteczka i wioski bielą się i grzeją w słońcu. To tę górę wybrał Chrystus na tajemną, a pełną znaczenia chwilę przemienienia. Dziś na tej górze, którą kiedyś podziwiał ksiądz Piotr Niezgoda, na jej szczycie znajduje się bazylika zbudowana w stylu romańsko-syryjskim o trzech nawach, jakby w nawiązaniu do tych trzech namiotów, o których mówił uczeń. Panie, jeśli chcesz, uczynię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie chcemy jednak dłużej zatrzymywać się przy tych opisach, bo przecież to nie lekcja geografii, ani informacje mające służyć turystom. Przywołując tę górę Tabor, myślimy, że jest to góra święta. Zresztą w ogóle góry w opisach biblijnych przywoływano w takim znaczeniu. Były to miejsca spotkania z Bogiem. Ta góra wprost sama uwielbiała Boga, wzywała do modlitwy. Czytamy w jednym z psalmów. Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia. Na tej świętej górze dokonało się coś, co świętujemy do dzisiaj. Wydarzenie, które ma znaczenie ponadczasowe. Piszą o nim ewangeliści. Mateusz, Marek, Łukasz. Pisze o nim także święty Piotr w swoim liście. Słyszeliśmy te słowa. Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale nauczaliśmy jako nauczni świadkowie Jego wielkości. Słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. To, co się tam wtedy wydarzyło, przekraczało zwyczajne zdarzenia. Nawet chcąc to opisać, brakowało słów. Ewangeliści porównywali, pisali jakby. Twarz Jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. Łukasz napisze, że stało się lśniąco białe. A Marek powie, że żaden folusznik na ziemi tak wybielić nie zdoła. To przekraczało
to, co się tam dokonało, przekraczało doświadczenie zwykłych ludzi. A i ten głos, który rozległ się z obłoku, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Piotr doda, że głos doszedł od wspaniałego majestatu. To było objawienie samego Boga. Bibliści są na ogół zgodni w interpretacji tego wydarzenia. Jezus ukazał się wybranym apostołom, bo przecież nie wszystkim, ukazał im swoją przyszłą chwałę, by przygotować ich na to, co miało nastąpić przed świętem Paschy, by przygotować ich na swoją mękę, śmierć na krzyżu, aby nie zwątpili. Chciał ich umocnić. W ludzkim życiu bywają takie chwile, w których doświadczamy radości, pokoju, których źródłem jest Bóg. Dla mnie taką chwilą była niedziela po święceniach kapłańskich, kiedy udawaliśmy się na prymicję kolegi do jednej spod przemyskich parafii. Kiedy mijaliśmy ludzi zdążających na mszę świętą do kościoła, a w sercu czuliśmy radość, że sami wreszcie możemy tę mszę świętą sprawować. Potrzebne są takie chwile radości, których źródłem jest Pan. Potrzebne, by umocniła się nasza wiara. Wspomniany już przeze mnie dzisiaj ksiądz Piotr Niezgoda z tej wioski pochodzący tak mówił do swoich słuchaczy. I cóż masz począć, biedny człowiecze, kiedy się zmęczysz życiem Twoim, kiedy Ci się dadzą we znaki te niziny ducha. Wstępuj na górę, jak Chrystus z uczniami. Pytasz na jaką? Na szczyty ducha. Spytasz, a co to są szczyty ducha? To chwile skupienia, chwile rozmyślania, rozważania, chwile modlitwy, uniesień duchowych. Gdy na nie wejdziesz, zupełnie inne widoki na świat ci się przedstawią. Wybitny polski biblista, ksiądz Józef Kudasiewicz, dodaje, kontemplując przemienione oblicze Jezusa, wpatrujemy się w jasność Pańską jakby zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu. Kontemplując przemienione oblicze Jezusa, upodabniamy się do Niego i przemieniamy się. Najpierw w Eucharystii, w świetlisto-białej hostii obecny jest przemieniony i uwielbiony Pan. Z Jego przemienionego oblicza spływają na nas Boże moce, jak na uczniów na górze Tabor. Możemy karmić się Jego ciałem. Możemy wpatrywać się w przemienione oblicze Pana na kartach Ewangelii, na świętych ikonach,
które są obrazowym przedstawieniem Ewangelii, jak i tej ikonie, która zdobi prezbiterium tej kaplicy. Różne są przedstawienia ukazujące tę biblijną scenę. Były bardzo popularne. Na jednym z XVIII-wiecznych obrazów artysta Giambettino Cignaroli w sposób bardzo oryginalny, odbiegający od schematu, przedstawił scenę przemienienia Pańskiego. Ten obraz został opublikowany w najnowszym Gościu Niedzielnym. Odszedł od tego tradycyjnego, renesansowego przedstawienia, schematu. Ukazał Jezusa zaledwie kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. Nie tak jak te dawne, ukazujące go wysoko nad ziemią. Jezus wyraźnie zbliża się do apostołów. Mojżesz, trzymający tablicę 10 przykazań, pozostaje gdzieś z tyłu, a Eliasz w tle wręcz śpi po prawej stronie. Wszystko dlatego, by skupić uwagę na apostołach. Artysta chciał zwrócić uwagę na ich reakcję. A i uczniowie zachowują się zupełnie różnie. Jakub, leżący najbliżej na dole obrazu, nawet się nie zbudził. Ewangelista Łukasz pisał, że uczniowie snem byli zmorzeni. Jan na obrazie zasłaniał dłonią oczy, oślepiony i przerażony. Natomiast Piotr w centrum rozłożył ręce, jakby chciał objąć Zbawiciela. Artysta w ten sposób przedstawia nam trzy możliwe reakcje na objawienie nam boskości. Gdyby to zdarzyło się nam, dla niektórych byłaby to najważniejsza chwila w życiu. Inni nie potrafiliby zrozumieć, co się dzieje. A jeszcze inni nie zauważyliby kompletnie nic, zdaje się nam mówić tenże artysta. Chrystus w blasku boskości wchodzi między ludzi. Wchodzi między nas. A jakie to będzie miało konsekwencje dla mnie? Zaprawdę.
prawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami o Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana i Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
błogosławił na wieki, Boże moim Królu. Słowami z dzisiejszego psalmu responsoryjnego chcemy uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Chcemy dziękować za Jego obecność pośród nas, za Jego łaski, które nieustannie otrzymujemy. Szczególnie chcemy podziękować za 20 lat Jego żywej obecności w tej świątyni, w tabernakulum pod postacią chleba. Naszą wdzięczną pamięć kierujemy również dzisiaj w kierunku tych, którzy byli inicjatorami i budowniczymi tej świątyni. Dziękujemy za ich trud, poświęcenie, za składaną ofiarę, za ciągłą troskę o ten dom Boży. Również z wdzięcznością myślimy o tych, którzy odeszli już do wieczności, polecając ich Bożemu miłosierdziu. Moją wdzięczność kieruję dzisiaj szczególnie do księdza profesora Bogdana Stanaszka za przewodniczenie i wygłoszenie homilii na dzisiejszą uroczystość odpustową w uczci Chrystusa Przemienionego. Dziękuję panu Stanisławowi Ciepielowskiemu wraz z kolegami z orkiestry za to, że dzisiaj od rana, bo i w kościele parafialnym, grom uświetnili Najświętszą Eucharystię. Pan Stanisław na co dzień jest organistą w Kruśniku. Zamiłowanie. Mieszka w Bystrych koło Goric. To musi dojeżdżać pewno z 20 km. Panie Stasiu, mamy tu wakat. Może nieco dłuż dalej, ale da się dojechać, bo droga dobra. Więc serdecznie zapraszamy. Dziękuję wam za waszą obecność, za uświetnienie naszej uroczystości. Oczywiście po zakończonej Eucharystii serdecznie zapraszam wszystkich zaproszonych gości i orkiestrę, kapłanów na spotkanie do Domu Ludowego. Chciałbym podziękować również panu Markowi Wojnarowi wraz z małżonką za ich pomoc w zorganizowaniu dzisiaj i transportu, żeby panowie z orkiestry mogli tutaj dojechać. Pan Marek gdzieś tu pewno już tam procesję formuje. A jest. Więc Bóg zapłać panie Marku za taką życzliwość i zawsze chętną pomoc Bóg zapłać. Dziękuję paniom za przygotowanie tej świątyni na dzisiejszą uroczystość, jak również za jej dekoracje, te piękne kwiaty. Dziękuję za przygotowanie posiłków do Domu Ludowego. Dziękuję kapłanom na ręce księdza dziekana Edwarda za przybycie, za modlitwę. Dziękuję wszystkim za waszą obecność, za modlitwę razem z nami.
świętej hostii. Yeah.